Zapraszam. A Marek? Marek pojechał? Marek poszedł, bo mu z matką pojechał do lekarza. No dobra. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, przypominam, że jesteśmy w punkcie piątym, podpunkt drugi, zmiany w budżecie gminy Jabłonna na rok 2015. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę, Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji jest, bo była. No ale być może Pan Wójt będzie mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ mam takie pytanie. W kwietniu przyznaliśmy pieniądze na właśnie pozycję wykonania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 630 z Modlińską. Mam pytanie, kiedy była podpisana umowa na opracowanie koncepcji? Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi. Nie mam takiej wiedzy, nie chciałbym popełnić błędu tutaj, kiedy dokładnie w którym dniu była podpisana umowa. A chociaż miesiąc? Naprawdę nie chciałbym Pana wprowadzić w błąd czy popełnić błędu, także odpowiem Panu, w przerwie zadzwonię i się zorientuję. No ale nie wiem, bo... No jeśli radni proszę, Pani Skarbnik ma udzielić nam tej odpowiedzi. Znaczy częściowo udzielę, ponieważ którego dnia zupełnie nie pamiętam, ale wiem, że to był sierpień. Kiedy? Sierpień. W sierpniu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Mariusz Grzybek. Proszę Państwa, myślę, że pomysł z zabezpieczeniem tych środków na to skrzyżowanie z wolnych środków jest jak najbardziej sensowny. Dlatego jeśli można, chciałbym złożyć wniosek o zabezpieczenie wolnych środków, o których Pani Skarbnik mówiła, w kwocie 72 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 630 ulica Modlińska z drogą powiatową numer 1820W ulicą Chotomowską w Jabłonnie. I tak jak dalej jest w tej części tego zadania. Także po tym już nie będziemy musieli rzeczywiście tych środków szukać, przerzucać i tak dalej. Także w związku z tym wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby sensowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Wójt. Tutaj jeśli chodzi o te środki, czy to zostawimy w tegorocznym budżecie, to jest jasne, że tych środków nie wydamy w tym roku. Tu musielibyśmy złożyć to jako do wieloletniej prognozy finansowej, żeby w kolejnym roku zabezpieczyć te środki, ponieważ ta koncepcja, jaka będzie za 2 tygodnie, będziemy konsultować u marszałka i u starosty legionowskiego i dopiero podejmiemy decyzję wspólnie, którą drogę wybieramy i w jakim kierunku, jaki projekt wykonamy, jaką dokumentację. Czy to będzie dokumentacja ronda, czy dokumentacja przebudowy skrzyżowania odnośnie oświetlenia. Także tutaj w tym roku tych środków nie wydamy. Znaczy intencją, tak jak żeśmy rozmawiali nawet w przerwie, to chodzi o to, żebyśmy te pieniądze już mieli po prostu naznaczone. Znaczy tak chyba, Panie Mariuszu, o to nam głównie chodziło, prawda? Tak, że tutaj byśmy mieli już te pieniądze zaznaczone, żebyśmy, bo w przyszłym rocznym budżecie mamy i tak wiele zadań, wiele, wiele inwestycji przed nami, a ta kwota, żeby nam nie uciekła. To jeśli nie widzę dalszych głosów w dyskusji, przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania wniosków. Wniosek pierwszy. Jeszcze Pani Skarbnik, bardzo proszę. Znaczy jakby tylko w kwestii uszczegółowienia. Wniosek oczywiście, no tak szanujemy, tak? Tylko, że mamy świadomość, że pozostawiamy plan, nie będzie wydatku. Tak, mamy tego świadomość. Dziękuję. Chodzi o zabezpieczenie tej kwoty. To o budżecie przyszłorocznym będziemy rozmawiać i to zadanie będzie ujęte, jak będziemy znali koszty zrobienia dokumentacji tego zadania. Stosowne porozumienia w tym zakresie ze starostwem zostały podpisane i też nas wiążą do tego, żeby takie środki w naszym budżecie były zabezpieczone, jeśli będziemy tę dokumentację wykonywać, bo takie porozumienie ze starostą powiatu legionowskiego zostało zawarte wspólnie przy budowie chodnika również i te środki się znajdą. Tutaj nie ma potrzeby, żeby zabezpieczać je w tym roku, bo one w tym roku nie zostaną wydane. Jeśli chodzi o sprawy budżetu i finansów, proszę Państwa, to wójt jest odpowiedzialny za te sprawy finansowe. Przedstawiamy Państwu dokonywane zmiany powiązane ściśle
z tym, że nie emitujemy obligacji, czyli nie zaciągamy dodatkowych zobowiązań na pokrycie tego deficytu. Tutaj bym prosił Państwa, żeby w tym kierunku iść, bo to wójt jest za to odpowiedzialny. Państwo łatwo podnoszą rękę, czy składają wnioski. Tu przedstawiamy Państwu, mówimy, że to skrzyżowanie jak najbardziej będziemy wykonywać, bo wiążą nas też porozumienia ze starostą powiatu legionowskiego, które mówi jasno, że mamy tę dokumentację wykonać. Także tutaj te środki się na pewno, jak będziemy znali konkretne kwoty po konsultacjach tej koncepcji, którą odbierzemy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ze starostą regionowskim, jak również z marszałkiem województwa mazowieckiego, będziemy znali kwoty, zaopiniowane będą koncepcje i takie środki wprowadzimy do budżetu przyszłorocznego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Jeszcze pan Nowosiński? Bardzo proszę. Panie wójcie, intencją radnych, bo rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, jest po prostu stuprocentowa gwarancja, że te środki będą przeznaczone, takie czy większe, czy mniejsze. Nie chcemy tutaj burzyć harmonogramu budżetowego, ale ważne jest dla nas to, żeby te środki były zabezpieczone, bo ta akurat, ten projekt i to działanie, ta inwestycja jest priorytetowa dla wielu z nas. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan wójt. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj jak najbardziej, no deklaracje, które składam i mówię Państwu o tym, no są wyraźne, że to te środki się znajdą w budżecie, jeśli będą one konkretnie zdane i zaopiniowane pod względem tych osób, które o tym decydują też. Czyli marszałek, tak jak podkreślałem, te środki będą, bo to jest zadanie dla nas też priorytetowe. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, cały czas będę powtarzał za panem Mariuszem, za panem Wojciechem. Naszą intencją jest to, żebyśmy te środki już mieli, żeby te prace mogły się toczyć. Jeżeli tych środków będzie, okaże się zbyt mało, to wtedy dołożymy te 5 czy 10 tysięcy złotych. Lub jeżeli zostaną oszczędności, to przekażemy je na inny cel. Przecież praktycznie co miesiąc na każdej sesji robimy zmiany w budżecie. Także to chyba nie będzie stanowiło żadnego problemu, nie? Ależ proszę bardzo, panie wójcie. Tutaj, panie przewodniczący, pana intencja jest znana, to jest jasne, żeby wprowadzić zadanie, które przez 2 miesiące nie zostanie zrealizowane. Znaczy, także tutaj jest chyba jasne. Jeśli chodzi o koszty poniesione na ten rok, na wykonanie koncepcji, to zostało zrobione i na ten cel są środki zabezpieczone. Tutaj konsultacje z powiatem czy z marszałkiem nie będą wymagały dodatkowych nakładów. A w chwili, kiedy będziemy znali szczegóły, które też Państwu przedstawimy, to będziemy to zadanie wprowadzać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Mariusz, proszę bardzo. Proszę Państwa, troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo te środki, my tu w budżecie już mieliśmy te 72 tysiące, także one były. Gdyby nie były tutaj zdejmowane, to w ogóle nie rozmawialibyśmy my na ten temat, tak? Tak jak tutaj pan Wojciech Nowosiński wspomniał, chcemy mieć tą stuprocentową pewność, że te środki będą i proszę tego nie odbierać jako brak zaufania, tylko po prostu coś, co było w budżecie, chcemy mieć to po prostu zabezpieczone i dlatego tutaj wspólnie z radnymi, jak rozmawialiśmy w przerwie, że warto te środki po prostu na to zabezpieczyć, tak, żeby to zadanie było na pewno zrealizowane, tym bardziej właśnie, że była umowa ze starostwem powiatowym i można powiedzieć jako część chodnika, w związku z tym gmina po prostu zapłaciła mniej i wydaje mi się, że warto to zabezpieczyć. A jak będzie rzeczywiście potrzeba, tak jak tutaj Wojtek wspomniał, to po prostu potem tych środków dołożymy, tak? Ale to skrzyżowanie jest naprawdę priorytetowe ze względu komunikacyjnych w tej części województwa. My nie chcemy oczywiście zabierać zadania marszałkowi województwa. Chcemy właśnie, żeby marszałek województwa to zadanie wykonywał, ale ten projekt jest, można powiedzieć, tą pierwszą częścią, gdzie można powiedzieć, panie marszałku, wykonaliśmy projekt. W związku z tym teraz chcemy, żeby pan zrealizował to zadanie, bo jest to strategiczne dla naszych mieszkańców
naszej gminy i powiatu legionowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt, następnie pan Wojciech Nowosiński, tak? Znaczy pan Wojtek pierwszy? Panie Wojtku, to w takim razie pan wójt. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Mam tylko takie pytanie, czy ja to dobrze rozumiem, czy sytuacja z tymi 72 tysiącami jest tożsama z tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj na komisji budżetowej w kwestii zdjęcia bądź pozostawienia 100 tysięcy złotych na realizację zadania projektowania sieci wodociągowej w zachodniej części wsi Chotomów? Czy skutkuje to dokładnie takimi samymi efektami, czyli że musimy wyemitować obligacje na tą kwotę? Czy to tak to należy rozumieć, czy nie? Nie, nie, bo mamy wolne środki. A poza tym, panie Wojciechu, proszę spojrzeć na stronę trzecią, dział 010, 85 tysięcy złotych. My nie zmniejszamy, ale przenosimy te pieniądze z wykonania dokumentacji projektowej na bieżące utrzymanie dróg, realizację zapisów porozumienia związanego z płatnością za dzierżawę działki z przeznaczeniem na cele komunikacyjne i następnie to jest 15 tysięcy, bo to jest tej samej kwoty. Znowu przeniesienie planu wydatków z wykonania dokumentacji projektowanej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej na budowę przyłącza, gdzie zadanie będzie wyższe niż początkowo szacowane. Czyli tutaj robimy po prostu, tu nam brakuje pieniędzy i te pieniądze tutaj, te 100 tysięcy przekładamy na inne zadania. Tak jest napisane to w projekcie uchwały, który mamy przed sobą. Natomiast tu jest zmniejszenie, nie? Dziękuję bardzo. Panie Skarbnik, bardzo proszę, bo jak najbardziej to pytanie byłoby zasadne i tutaj pan nie wprowadza tego, bo jak najbardziej uchwała budżetowa, która była przygotowana na początku roku, wiązała się z deficytem budżetowym w wysokości 2 milionów złotych i na ten deficyt miał być pokryty z obligacji wyemitowanych przez gminę. W trakcie roku zmniejszaliśmy tę kwotę deficytu w ramach oszczędności z różnych działów i w różnych zadaniach. Zmniejszaliśmy tę kwotę deficytu, po czym podjęliście państwo uchwałę o deficycie 1 milion złotych i pokrycie obligacjami kwoty 1 milion złotych w budżecie. W tej chwili przedstawiamy państwu uchwałę również, że tych emisji obligacji na wysokość 1 milion złotych nie będziemy zaciągać, czyli nie będziemy mieli deficytu w tym roku w budżecie, który nie będzie wymagał dodatkowych zobowiązań i zaciągania dodatkowych zobowiązań na pokrycie tego deficytu. Proszę o uzupełnienie panią skarbnik. Bardzo prosimy pani Beato o zabranie głosu. Ojej. Znaczy tutaj w tej części rację mają obaj panowie, tak? I pan Nowosiński i pan przewodniczący, bo te kwoty 100 tysięcy z wodociągu są w ramach przeniesień obowiązującego planu, ale gdyby pan Krzyżanowski no dobrze czego nie zrobił, tak, nie podtrzymał wstrzymał swojego wniosku, to te pieniądze nie mogłyby być przeznaczone na dokończenie tych zadań, na które są przenoszone te pieniądze, tak? Czyli jeżeli nie byłaby ta zmiana dokonana, to powoduje zwiększenie deficytu. Natomiast w sytuacji obecnej tych 72 tysięcy, no to tutaj tak jak panowie wnioskują, no nie chcą zwiększać deficytu, tylko zaangażować w to wolne środki. Dokładnie to, na taką jest nasza intencja, dokładnie tak. Bo jeszcze powiem państwu, tym, którzy nie byli wczoraj na wczorajszym posiedzeniu. Ja już powiedziałam, że te wolne środki, te pieniądze, które zostaną tu w budżecie, nie zostaną wydane fizycznie do końca roku, ponieważ no, nie ma takiej możliwości, dokumentacja projektowa trwa. Ci państwo, którzy nie byli w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetowej, to dla państwa i wiadomość, pan Adam Krzyżanowski zawnioskował, żeby te pieniądze 85 tysięcy, 15 tysięcy zmienić i pozostawić w projektach wodociągowych. Po uzasadnieniu, przedstawieniu stanu faktycznego przez panią skarbnik, ten swój wniosek wycofał, bo zdawaliśmy sobie sprawę jako Komisja Budżetowa, że to rzeczywiście może skomplikować całą uchwałę budżetową. I ten wniosek po wyjaśnieniach pani skarbnik, pan Adam Krzyżanowski wycofał i tego komisja nie głosowała, zostawiła. Były tylko dwa wnioski, te, które państwu na początku przedstawiłem. Bardzo dziękuję. Pan wójt, następnie pan Adam Krzyżanowski. Jeszcze celem uzupełnienia. Wolne środki jak najbardziej można zaangażować. Tutaj ten państwa wniosek może być zasadny, tylko proszę państwa, mamy jeszcze 2 miesiące roku.
i co może się wydarzyć, tego nie wiemy, tak? Jakie mogą być zobowiązania. Potem wójt staje w sytuacji, przecież te pieniądze nie wydamy sobie tych wolnych środków na co chcemy, tylko zgodnie z uchwałą budżetową te wolne środki przejdą na kolejny rok i będziemy mogli je wykorzystywać w projekcie budżetu, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Ale teraz te wolne środki no, zmniejszamy na tyle, że jeśli będzie potrzeba wykorzystania jeszcze na jakiś cel nieprzewidziany na dzień dzisiejszy, no to będzie wtedy problem. Ale panie wójcie, tam jeszcze sporo zostanie, bo my tylko z tego bierzemy tam te 70 parę tysięcy, to zostaje jeszcze około 120-130 tysięcy złotych na jakiś nieprzewidziany wypadek. Chyba starczy. No nie wiem, tak nie dwa miesiące, a dzisiaj jest 25 listopada, czyli tak naprawdę miesiąc. Bardzo proszę, pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Tak, szanowni państwo, ja postawiłem wczoraj wniosek dotyczący pozostawienia tych 100 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Po konsultacji, po dyskusjach w czasie wczorajszej komisji budżetowej wycofałem się z tego wniosku. Natomiast wniosek ten był podyktowany koniecznością, może być, realizacji naszego fundamentalnego zadania dotyczącego wodociągowania całej naszej gminy i wyraziłem tylko ubolewanie, że te pieniądze nie zostały wykorzystane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no chyba wyczerpaliśmy temat już tak dogłębnie i tak gruntownie, że chyba powinniśmy, tym bardziej, że jeszcze przed nami dużo pracy, bo i podatki. Jeszcze proszę panie wójcie, oczywiście. Bardzo bym państwa prosił, bo oczywiście nie chciałbym, żeby to personalnie, czy państwo odbierali, że przeciwko komuś, czy tylko proszę mieć na względzie, że tę odpowiedzialność za budżet ma wójt. Ja bardzo państwa proszę, żeby nie burzyć tego harmonogramu i porządku. Tutaj wniosek dotyczący szkoły czy serwera to jak najbardziej tu jest zasadny, bo te środki znajdziemy. Natomiast jeśli chodzi o te zadania, które mamy pozostawić, to ja bym bardzo państwa prosił, żeby państwo przeciwko tym wnioskom głosować. No, panie wójcie, no, taki serwer ma kosztować więcej niż ta listopadowa, także to jak na to znajdziemy, to i chyba na to znajdziemy. Dobrze. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania wniosku. Wniosek pierwszy o przekazanie kwoty 12 tysięcy złotych na zakup serwera dla szkoły podstawowej w Chotomowie. Kto z państwa jest za wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Kolejny wniosek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej pozostawienia kwoty 10 tysięcy złotych. Kto z państwa jest za wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Trzy osoby się wstrzymały. Cztery, przepraszam. Kolejny wniosek złożony w dniu dzisiejszym przez pana Mariusza Grzybka, dotyczy kwoty pozostawienia w dziale 600, rozdział 613, kwoty 72 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Modlińska z drogą powiatową Chotomowska w Jabłoni. Kto z państwa jest za wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dwie osoby się wstrzymały. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem dyskusji i przegłosowaniem wniosku przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Zmiany w budżecie gminy Jabłonna na rok 2015. No, proszę bardzo. Ubolewam, szanowni państwo radni, bo argumenty pana przewodniczącego w tym zakresie były większe niż fachowców i pracowników Urzędu Gminy, którzy przedstawiali państwu argumenty. Bardzo ubolewam w tym zakresie, że tak państwo głosują i podnoszą ręce. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Syguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński, nieobecny w czasie głosowania. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia.
punkt 5, podpunkt 3, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jabłonna na lata 2015-2022. I teraz pytanie, czy już rozpoczynamy przerwę obiadową, czy... Tak, jedziemy tym? Dobrze, dobrze. Czyli, proszę Państwa, bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Tak, ja szybciutko, Szanowni Państwo. Wieloletnia prognoza finansowa. Zmiany dotyczące roku 2015 oczywiście dotyczą tych zmian, które Państwo przed chwilą przegłosowali, wraz oczywiście z poprawkami, czyli zgłoszonymi wnioskami. Natomiast lata 2016-2022 zostały dostosowane do przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej, którą otrzymali Państwo i Regionalna Izba Obrachunkowa wraz z projektem budżetu. I jakby to są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj... Oczywiście, tak jak powiedziałam, zmiany... Ale to może Pani poda radnym. Proszę Państwa, tak, proszę tak. sobie tam, proszę Państwa, proszę sobie jeszcze... uzupełnić swoje dokumenty. Pani skarbnik poda pewne poprawki wynikające, tak. jak nie mam, z literówek. Tak, dziękuję bardzo za przypomnienie. Faktycznie zapomniałam. Szanowni Państwo, w pozycji 5, tam gdzie mamy objaśnienia do WPF-a, w pozycji rozchody jest wpisana kwota rozchodów roku 2016 1 296 980 i bardzo proszę, żeby sobie zamienić tą kwotę na 1 546 980, co oczywiście przekłada się na kwotę długu w pozycji 6, tam gdzie mamy kwotę 10 517 na kwotę 10 267. Dziękuję to są bardzo. Takie czysto porządkowe poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do dyskusji. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w wieloletniej prognozie finansowej, tak? Wieloletnia prognoza finansowa. Bardzo proszę. Skoro nie widzę, przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Bardzo proszę, pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. A nieobecny w czasie głosowania. Dobrze. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Syguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Nieobecny w czasie głosowania. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Proszę Państwa, kolejna z cyklu uchwał finansowych. To może jeszcze Pani Skarbnik, bardzo poprosimy o zreferowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Tak, szybciutko, proszę Państwa. Ostatnia nasza uchwała, którą podejmowaliśmy w sprawie obligacji, zakładała 1 000 000 zł emisji w tym roku. W związku ze zmianami, które Państwo przyjęliście w uchwale w sprawie zmian budżetu, nie ma konieczności zadłużania się w tym roku i nie ma konieczności emisji obligacji. Stąd jakby po prostu trzeba uchwałę uchylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, opinia Komisji Budżetowej? Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała wyżej wymienioną uchwałę. Przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie w tym temacie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. Pan Chojnacki Zenon. Pani Teresa Gałecka. Pan Mariusz Grzybek. Pan Włodzimierz Kowalik. Pan Paweł Krajewski. Pan Adam Krzyżanowski. Pani Marta Lipińska. Pani Bogumiła Majewska. Pan Witold Modzelewski. Pan Wojciech Nowosiński. Pan Artur Szymkowski. Pan Arkadiusz Syguła. Jestem za. Pan Tomasz Wodzyński. Pan Marek Zieliński, nieobecny w czasie głosowania. 14 głosami za, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, ogłaszam 1/2-godzinną przerwę na obiad. Dziękuję.